Kwadrans z ziołami, odcinek dziewiąty. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku naszych ziołowych podcastów. Dzisiaj opowiemy sobie o brzozie, o pączkach brzozy. Mam nadzieję, że ten temat Was jeszcze nie nudzi, bo nas w ogóle. <noise> Dzisiaj zaczniemy od brzozowych pączków, od właściwości brzozy. Od naszych doświadczeń z tym drzewem, troszeczkę o legendach i znaczeniu brzozy. I myślę, że, że cały odcinek będzie jej poświęcony. Także zapraszamy. Brzoza ma taką bardzo interesującą nazwę łacińską, czyli Betula Pendula. Ta nazwa nie wzięła się znikąd, prawda, Dominika? Powiedz dlaczego ona tak się nazywa. Tak, 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 betula, pendula, czyli betulina, czyli substancja czynna, główna substancja czynna zawarta w brzozie. Betulina, która należy też do saponin. A saponiny to takie związki, które kojarzą nam się lub powinny nam się kojarzyć z środkami czystości, głównie z mydłem, dlatego że też sapo po łacinie to po prostu mydło, a saponiny to są te substancje, które powodują pieni pianę, pienienie się wody, które powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowo czynnego i przez to powstaje nam piana. Okej, okay, a teraz powiedz Dominika, co jest surowcem zielarskim naszej brzozy? A surowców mamy tutaj mm, dwa w zasadzie dwa rodzaje, dlatego że teraz są to pączki. <śm> ciągle te pączki, wybaczcie, ale tak to są pączki po prostu sosne, e przepraszam, brzozy. E I młode, jeszcze takie bardzo e malutkie listki i możemy je albo na świeżo przetwarzać, czyli robić sobie na napary, albo do nalewki dodawać zarówno i te młodziutkie listki, albo teraz jeszcze właśnie pączki, albo suszyć w temperaturze takiej pokojowej, maksymalnie do 30 stopni. Listki Wam się bardzo szybciutko wysuszą, także nie, nie martwcie się. Pączki nie suszyłam, bo jem na bieżąco i zużywam na bieżąco. Tak, ja także w ten sposób je, je użytkuję e, i zbieram właśnie teraz e, późną zimą albo właśnie wczesną wiosną. Jest najlepszy czas teraz, marzec, kwiecień e, na zbieranie właśnie e, darów od brzozy. A powiedz jeszcze Dominika, jak, co będzie naszym rozpuszczalnikiem? Czyli co możemy zrobić, żeby wyekstrahować wszystkie te substancje czynne zawarte w tych pączkach czy liściach? Tutaj tradycyjnie woda lub, 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 lub alkohol, ewentualnie jeszcze glicerynę na taki mm, intrakt, a raczej ekstrakt wodno takie trzy, można powiedzieć kombo trzy w jednym alkoholowo-wodno-glicerynowe wtedy jedną część alkoholu, jedną część gliceryny jedną część wody po prostu no i jedną część pączków, brzozy można sobie dodać i będzie, będzie to fajny ekstrakt wykorzystywany na przykład na tonik albo na, do przemywania głównie takiej problematycznej skóry, albo też na włosy, na porost włosów i z tego co pamiętam, to też brzozę na wybielenie piegów można było używać, co ciekawe właśnie z takich ekstraktów, ale tak głównym, głównym tutaj rozpuszczalnikiem i też bezpiecznym będzie woda Albo intrakty alkoholowe, czyli alkohol minimum 40%. Czyli jak zrobimy sobie taki napar z listków brzozy, czy nalewkę, jak to, jaki to będzie miał wpływ na nasz organizm? Brzoza, słuchajcie, działa bardzo, bardzo moczopędnie, dlatego będzie idealna na, na oczyszczenie, na takie też teraz pierwsze oczyszczenie po zimie. Na wzmocnienie organizmu, ale też ma silne właściwości przeciwartretyczne, przeciwreumatyczne, przeciwzapalne, no i właśnie to odtruwające. I tutaj mamo, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Dlatego, że powinnaś jak najbardziej na swoje reumatyczne problemy i artretyczne nad moczanową pić teraz dużo brzozy, dużo pączków lub naparów, dlatego że one właśnie. Wszystkie złogi wypuszczają z organizmu, rozpuszczają te kamienie moczanowe, i, 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 i robią to bardzo skutecznie. I też można za chwilę o tym jeszcze dalej powiemy o soku z brzozy. I też wiem, już mama się szykuje od jakiegoś czasu na ten sok z brzozy i zbiera butelki takie małe, które potem mrozi, więc to jest bardzo dobry sposób. Ale oprócz tego, zanim ten sok jeszcze poleci, to proszę cię, pozbieraj pączki koniecznie. A tak, jako taki dodatek można też wspomnieć, że oprócz pączków brzozy, czy listków młodej brzozy, można stosować w takiej kuracji detoksykującej na właśnie organizm młodą pokrzywę oraz młody podagrycznik. I to są właśnie takie zioła typowo wiosenne, które można użyć do oczyszczania wiosennego, posprzątania naszego organizmu z tych toksyn. Które skumulowaliśmy sobie przez zimę. Tak, i to są takie trzy y, główne y, chyba rośliny: brzoza, podagrycznik i pokrzywa, które działają silnie przeciw kamienczo. One zapobiegają po prostu odkładaniu się osadów i kamieni moczanowych w układzie moczowym, także wszyscy chorujący na dnę moczanową jak najbardziej mogą z tych ziół korzystać. Dominika powiedz ty, jako fanka kosmetyków naturalnych, które też sama tworzysz, powiedz, czy można coś wyciągnąć z brzozy takiego, co będzie miało wpływ dobroczyny na naszą cerę. E można bardzo dużo, bo można sobie zrobić um, intrakt, nalewkę i użyć ją jako wcierki do włosów. I ona będzie, będzie zapobiegała wypadaniu włosów, będzie też dobra na brak połysku, ale też na wszelkie takie zapalenia łojowe, na łuszczyce, na trądzik, owrzodzenia. I to nie tylko nalewkę, ale można tak sok z brzozy tak samo używać ten świeży, który właśnie zaraz będziemy pociągać albo też można używać jako pukanki takiego, takiej nalewki, tylko wtedy trzeba rozcieńczyć z wodą. Można też do maści dodawać właśnie na takie łuszczące problemy skórne. No i chyba, chyba na tyle. No to całkiem sporo można z tej brzozy wyciągnąć. Tak, jak naszej bardziej. cery. Popularny był też dziękć, dziękić, dziękić. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia. próbować kiedyś robić, Dominika? Nie, nie próbowałam, ale wiem, że ty próbowałaś, i koniecznie musisz nam opowiedzieć o dziekciu, bo on y, ma bardzo, bardzo silne właśnie właściwości. Y, tylko teraz zupełnie o nim zapomniałam. Y, dlatego że mówimy o pączkach, o, o y, Listkach młodych, a e, dziegieć robiony jest z e, kory. E, tak, e, więc e, jak najbardziej e, też e, musimy o tym opowiedzieć. E, tak, tak, bo właśnie e, aby zrobić dziegć, e, taką domową, chałupniczą metodą, Najłatwiej jest y, zrobić ognisko albo wykopać po prostu taki dołek w ziemi y, i naokoło tego dołka porozkładać sobie ga, gałązki, y, czyli po prostu rozpalić ognisko, a ten środek zostawić taki bez niczego, y, tylko taką dziurkę zrobić, sobie po prostu wykopać. Y, a następnie do garnka najlepiej to był jakiś stary garnek y, wkładamy tą rozdrobnioną korę, odwracamy ją do góry dnem. W przykrywce robimy sobie. E, dziurę. E, na dno tego ogniska, do tej dziury wkładamy słoik. i Nie wiem, czy, czy to jest, e, czy rozumiesz, co ja mówię. Rozumiem, rozumiem, I, bo widziałam i... na YouTubie, jak to się robi, Ach, więc teraz tak. dokładnie <laughs> to samo. Odwracamy garnek do góry nogami i kładziemy na ten e, słoik, tak aby ta cała e, maść, która wyleci ta smoła, można to tak mhm. powiedzieć, że to jest smoła, wyleci nam do tego słoika, czyli z tego garnka przeleci do słoika. Przykrywamy ten garnek tym całym ogniem naszym, żeby on w środku tam, żeby to się wszystko tam takie czary-mary zrobiło. To jest, tak naprawdę to jest destylacja. To jest sucha destylacja. To jest ta. sucha destylacja. Przysypujemy to tym ogniskiem i za jakiś czas zdejmujemy ten garnek i w słoiku powinno nam spłynąć cały, cały spłynąć cały tak, i ten y, dziegieć, on dawniej był stosowany na świerzb, na grzybice, y, na egzemy i nadal, nadal jest stosowany, nadal są takie y, zielary jak Sylwia i robią, <gry> robią y, takie czary-mary, czyli z, y, metodą suchej destylacji pozyskują skory y, brzozy, y, dziegieć brzozowy, który pachnie תלוייה to zależy jaki kto ma gust jeżeli odnośnie znaczy mi, większość ludzi uważa, że on śmierdzi, śmierdzi. po prostu ja tak ja też tak Ej, uważam do tego, znaczy czy cię by zapytać ja lubię takie żywiczne ciężkie zapachy o, można powiedzieć że to są na pogra pograniczu smrodu mm -hmm. e, więc to wszystko zależy od gustu ale w odpowiednim rozcieńczeniu na przykład z dodatkiem jakichś innych olejków eterycznych można z niego wydobyć coś coś Całkiem, całkiem aromatycznego. Tak, i co z tego dziekcia robisz? Masz? E, to znaczy, tak robi się szampony. Nawet szampony. Tylko, kiedyś można było kupić szampony z dziekciem. E, teraz one są wycofane, ponieważ ktoś stwierdził, że są bardzo. E, no, Za dobre a, były. Alergic... Znaczy, chodzi o alergię, tak, że powodują alergie skórne. E, no, ja uważam, że troszkę się z tym nie zgadzam, ale to już jest osobna kwestia, po prostu myślę, że tutaj ma też znaczenie stężenie, które użyjemy, czyli tak jak we wszystkim dawka czyni truciznę. Tak jest. Także jeżeli chcecie fajny szampon gdzie to piszcie do Sylwii. Koniecznie. E, dobra, a ja jeszcze w takim razie a propos e, dziegcia, to chciałabym opowiedzieć o innej mm, substancji, a raczej produkcie, e, który jest wytwarzany e, dzięki brzozie, bo e, mowa tutaj o e, grzybie, e, czyli o błyskoporku podkorowym e, zwanym potocznie czagą. Zwanym też dawniej włóknouszkiem ukośnym, albo też czarną hubą. Jest to taki taka chuba, po prostu, tylko że czarna, uważana. Jest pod ochroną, więc jest, trzeba uważać bardzo, jeżeli się ją zbierać, czy inaczej nie zbierać. Bo jest pod ścisłą ochroną, tylko można sobie nie wiem, ewentualnie na swojej brzozie, jeżeli macie jakąś działkę albo swój las, i zaobserwujecie. E, taką e, hubę czarną, e, będzie to na pewno błyskoporek podkorowy, czyli ta czaga. Możecie ją wtedy zerwać, ale w innych przypadkach w takim stanie dzikim absolutnie nie. A czaga stała się bardzo, bardzo popularna i sławna przez to, że już nawet są badania naukowe, które wykazały, że czaga hamuje wzrost tkanek nowotworowych. I e, zmniejsza niebezpieczeństwo przerzutów. A więc, e, czego wykorzystujemy po prostu e, przez picie e, e, takiego proszku? E, czyli, hubę trzeba zetrzeć, zmielić e, i zalać wodą, zostawić to na jakiś czas, niech to nasiąknie. E, I wszyscy, e, którzy mają. Takie no, niestety niedobre choroby mogą się wspomagać e, tą czagą. No i słuchajcie, ona, mm, wiadomo, nie gwarantuje e, życia wiecznego, ale e, z licznych badań wynika, że naprawdę potrafi przedłużyć. Przedłużyć ten, przedłużyć po prostu życie. Nawet e, dla naszych czworonożnych przyjaciół e, nawet e, psy, koty. E, ja nie, nie, niedawno musiałam się pożegnać z moim kotem, który właśnie chorował na raka, e, i próbowałam też podawać mu czagę. Mm, no już on był w takim złym stanie, że to nic nie dało ale, e, ale wiem, że e, wielu też weterynarzy e, wspomaga się czaką przy, e, przy chorobach e, raka dla, dla kotów i dla psów oczywiście dla ludzi też jak najbardziej <ścoughs> e, więc tyle o e, czadze mi brzoza kojarzy się z takimi Słowiańskimi jakimiś obrzędami, że to jest drzewo o jakiejś magicznej mocy. czym chciałabyś podzielić się jakimś Twoim doświadczeniem, czy, czy wiedzą na ten temat? Ja przede wszystkim zawsze przytulam się do brzus i na swoich zajęciach z dziećmi w ośrodku edukacji ekologicznej, jak mam jakąś grupę dzieci, to też im każę się przytulać do brzus. Ale to już też tak praktycznie. Natomiast teoretycznie, brzoza zawsze uważana była za drzewo obdarzone dobrą mocą i przynoszące szczęście, więc ona tak się nam też kojarzy. I brzoza jest też takim popularnym, bardzo ziołem drzewem. W takim naszym chyba życiu codziennym e, i też e, w wielu świętach, obrzędach katolickich, e, dlatego że będziemy ją za chwilę e, wykorzystywać e, podczas e, zielonych świątków albo na Boże ciało przystrajać gałązkami brzozowymi domy, mm, ale też e, można było jej używać jako świetnych e, miotełek i, e, i w ogóle najlepszych mioteł do zamiatania. Pewnie z, z dzieciństwa, Sylwia, może coś ci się kojarzy, że babcia miała jakąś taką miotłę e, i, i ona pewnie była z gałązek brzozy po prostu. No Ja do tej pory mam taką. No Także <laughs> tak, nie się... tylko babcia, ale ja tam swoją miotłę mam z brzozy i, i całkiem dobrze mi się sprawdza. Trzymam ją przy wejściu e, i Chroni mój dom przed złą energią. Tak, no to cudownie. No to tutaj w takim razie nic się nie zmieniło. Super, że, że niektóre zielary jeszcze ciągle kontynuują tą tradycję dobra, ok, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za y, ten odcinek mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście na temat brzozy, e, mam nadzieję, że zainspirowałyśmy Was, nie wiem do y, przetwarzania, do zbierania może do zrobienia dziekcia. E, więc koniecznie y, dajcie znać jeżeli, jeżeli Wam się e, podobało i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych podcastach. Do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej, diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.